Kupując zestaw, dostajesz walizkę zawierającą cały komplet niezbędny do wykonania lotu, w skład którego wchodzi sam dron z śmigłami, z takim kompletem oraz kilkoma zapasowymi. Moduł RTK zwiększający precyzję wykonywania lotów. Jeden akumulator zasilający drona. Można dokupić ich zawsze więcej. Aparatura sterująca. Ładowarka, czyli zasilacz z zestawem niezbędnych przewodów, za pomocą którego można ładować jednocześnie drona poprzez wtyk USB tutaj z tyłu oraz też aparaturę sterującą. Po wyjęciu drona z walizki, żeby przygotować go do lotu, należy rozłożyć ramiona. Zaczynaj zawsze od przednich, bo jeżeli zaczniesz odwrotnie, to one się zblokują i nie uda ci się to. W ten sposób, mimo że teoretycznie śmigła po uruchomieniu silników są otwierane siłą odśrodkową, polecam samemu ręcznie je rozłożyć, żeby wyeliminować niepotrzebne drgania, które na początku mogą występować przy takim rozruchu. No i pamiętaj, żeby zawsze przed uruchomieniem zasilania drona zdjąć mu osłonkę gimbala. Jest ryzyko, że jeżeli tego nie zrobisz, silniki, które będą chciały ruszać gimbalem, będą zblokowane, mogą się uszkodzić. Jeżeli chcesz tego drona wykorzystać do codziennych przeglądów z kamerą RGB, po prostu polatać, pooglądać okolice, czy nagrać materiał normalną kamerą RGB, nie musisz używać tego modułu RTK. Nie zależy nam w takich przypadkach na super dużej precyzji. Jeżeli jednak potrzebujesz wykonać pomiary z centymetrową dokładnością, no to ten moduł okaże się niezbędny. Montaż jest bardzo prosty. Mamy jedno złącze USB-C. Na dronie należy odsłonić tutaj tą wtyczkę i napisem do przodu, nie żaden ten sposób, tylko tak, naprowadzić ładnie, no nie da się nie trafić w skrócie, delikatnie dopasować, nie wciskać w ten sposób, żeby ramiona tutaj nie zostały za bardzo powyginane. Przecież to solidna konstrukcja, ale po co sprawdzać? No i w miarę równo dokręcamy oba złącza. Jeszcze raz warto z palcem sprawdzić i siedzi.